Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach. Mamy już za sobą sporo materiału. Dla przypomnienia, nauczyliśmy się, jak pisać początkowy kod, jak wykomentować ten kod, jak nazwać zmienne, jak przypisać do nich wartości. Poznaliśmy właśnie konkretnie co do tych wartości. Pierwszą taką były ciągi znaków, czyli napisy strings. Następnie bawiliśmy się z liczbami. Mówimy tutaj o wszystkich wartościach numerycznych. Potem wdrożyliśmy się w listy. Indeksowaliśmy listy. Następnie rozmawialiśmy o kropkach i zbiorach. Potem przeszliśmy do wartości logicznych, czyli boolean, oraz poznaliśmy warunki if, else, elif. Na dzisiejszych zajęciach postaram się Wam wprowadzić nową strukturę danych, która jest dosyć podobna do list. Nazywa się ona Dictionary Słowniki. Zaczniemy od zdefiniowania linii SheBank, czyli SheBank Line określa, gdzie znajduje się interpreter oraz z jakiej wersji interpretera należy skorzystać. W moim przypadku interpreter Python 3 znajduje się w folderze user/bin/python3. Jak znakomicie wiecie z początkowych lekcji, Python 3 różni się sporo od Pythona 2. Dlatego warto już na początku przytoczyć informację. Kod jest pisany dla Pythona 3. Ok, przejdźmy do rzeczy. Tak jak już mieliśmy tą zasadę, zanim zaczniemy tworzyć słowniki, odwołuję Was bardzo serdecznie do dokumentacji, do głównej strony python.org/3/tutorial/datastructures.html #dictionaries. No i proszę, spójrzcie na początku, pobawcie się, a potem posłuchajcie mnie dalej. A więc, co do słowników, w Pythonie są to złożone typy danych, standard mapping types, są nieuporządkowane, lecz zmienne, tak jak i listy. Czyli możemy wartości zmieniać wewnątrz, w przeciwnym wypadku w zbiorach, krotkach nie było to możliwe. Ok, jak tutaj możemy operować na naszym słowniku? Musimy wiedzieć, że mamy tutaj hasła, które są zwane kluczami. Nie działamy tutaj na indeksach, jak było to w przypadku tablic, czy na przykład w przypadku krojenia napisów, strings. Używaliśmy tutaj indeksów, a my będziemy korzystać z kluczy. Kluczy mogą być obiektem dowolnego typu. Mogą to być napisy, mogą to być liczby, ale i tablice i różne inne typy danych. Przypominają poznane wcześniej listy, jednak różnią się, że dostęp do wartości uzyskamy za pomocą klucza. Inne typy danych mają przypisaną wartość jako element. Słowniki mają parę: key value pair, klucz i wartość. Na początek zdefiniujemy sobie 5 różnych form zapisu. Pierwszą zmienną będzie D1, Dictionary 1. Używamy klamer do notacji. I pierwsze, co zauważmy, mamy napis raz. Napis raz jest to nasza nazwa klucza oraz przypisana wartość. Wartość jest typu integer. 2, nazwa klucza oraz wartość. I tak samo w następnym 3. I to by było na tyle. Teraz stwórzmy sobie drugi słownik. Drugi słownik będzie wyglądał dokładnie tak samo, tyle że wyprzedza go na początku nazwa funkcji dict. I w każdym następnym, w każdej następnej zmiennej będziemy używać nazwy dict, aby dać do zrozumienia, że będzie to typ danych słownik. Tak jak kastowaliśmy, może kojarzycie,
jeżeli chcieliśmy coś wyprintować, to musieliśmy skastować do string. Ok. Dalej definiujemy kolejną zmienną D3 i tu trochę się to różni, gdyż używamy znaku równa się do naszego klucza. I zaraz po znaku równa się przypisujemy naszą wartość. Tak samo 2 i 3. Zauważmy, że w D2 mamy tu trochę pozamienianą kolejność 3, 1, 2. No zobaczymy, czy będzie to miało jakieś znaczenie. D4. 2, raz, 3. OK? Widzimy, mamy listę. Mamy listę trzech kropek. Kropek, pierwsza kropka, druga oraz trzecia. Spójrzmy jeszcze raz na nasze kropki, jak one wyglądały. Oczywiście to już mam nadzieję, że potraficie. Co do tego, nie powinienem już dalej wam tłumaczyć, gdyż zadanie domowe znakomicie sobie z nim poradziliście. A teraz nowy materiał i nowa zmienna. D5. D5 jest trochę bardziej skomplikowane, gdyż używamy tutaj funkcji zipowania i mamy argumenty raz, dwa, trzy, które są w pierwszej liście, oraz druga lista, to są nasze wartości. 1, 2, 3. OK? Następnie stwórzmy sobie jeszcze jeden słownik. Djoin, nazwijmy go, i on będzie miał dokładnie tą samą formę co D3. Czyli wpisujemy dict i nasza nazwa klucza A równa się całe D. OK? I tak samo będzie w B całe D2. Całe D3, nazwa klucza do C i D i E. OK? Dlaczego to stworzyłem? Już wam tłumaczę. Chodzi mi o to, aby stworzyć sobie pewien print statement. Jeżeli są o te wszystkie równe, mówimy w tym zdaniu warunkowym, że jeżeli D1 jest równe D2, jest równe D3, jest dokładnie takie samo jak D4, jest dokładnie takie samo jak D5, to dostaniemy komunikat, wszystkie słowniki są jednakowe, nowa linia oraz nasz djoin, który jest tak kastowany do string, do napisu. OK, żeby móc to skonkatenować. Po else, w każdym innym wypadku, używam backslasha, gdyż jest to one line, warunek jednoliniowy, jednolinijkowy. Używam backslasha, aby następnie powiedzieć komunikat, który będzie po else. Czyli nie wszystkie słowniki są jednakowe. Zobaczmy, zapiszmy, uruchomimy nasz program i co widzimy? Otrzymujemy słownik z pierwszą nazwą klucza A i który jest do niego przypisany słownik B, jest przypisany słownik C, jest przypisany słownik i tak aż do E. OK, świetnie, cieszę się bardzo. Niemniej jednak chciałbym zmienić funkcję, funkcjonowanie tego programu i zobaczyć, czy else również nam się odpali. Zatem nic innego, jak już widzicie, mamy D5. Postaram się to później wam pokazać. Wykomentujcie i zobaczcie, jak to działa. Teraz stwórzmy sobie pusty słownik. Pusty słownik dict0
notacja klamrowa i jak się domyślacie, mamy jeszcze jedną możliwość, aby stworzyć pusty słownik. Pusty słownik zrobimy również, kiedy wpiszemy słowo kluczowe dict i nawiasy. Dobrze. Chcemy to przetestować wszystko, czy dict 0 jest równy dict 1. A więc należy wyprintować, czy dict 0 jest równe dict 1. Uruchomimy nasz interpreter. Dostajemy informację zwrotną true. Wszystko się zgadza. Do czego stosujemy nasze słowniki? Odpowiedziałbym, że to może być przykład jakiejś bazy danych, która zawiera numery telefoniczne jakichś tam użytkowników. I będzie ona utworzona w następujący sposób. Dict 0, klucz Tomek, wartość numer 91234567. I następnie to tak samo dict 0 dopisujemy kolejny element Janek. Będzie to nazwa naszego klucza i wartość, którą widzimy, numer telefonu. Byśmy chcieli zobaczyć, czy teraz dict 0 jest równy dict 1. Jak się domyślacie, wprowadziliśmy nowe elementy do naszego słownika, więc otrzymamy wartość zwrotną false. Dobrze. Jest tu jeszcze jeden sposób, który jest według mnie trochę bardziej przejrzysty. I skorzystamy, zadziałamy tu na słowniku dict 1. Dict 1, otwieramy klamrę, wpisujemy nazwę naszego klucza, po dwukropku mamy wartość. I tak samo następny nasz element, zamykamy klamrę. Jak to myślacie się, byśmy chcieli również przetestować, czy dict 0 jest teraz równy dict 1. Pomimo, że notacja w dodawaniu elementów dict 0 wyglądała inaczej niż w dict 1, niemniej jednak efekt uzyskujemy ten sam. Wartość true zostaje nam zwrócona. Dobrze, świetnie. Teraz wiemy, że klucze wskazują na wartość. Na daną wartość i na takiej samej zasadzie, którą już poznaliśmy, będziemy tworzyć kolejne słowniki. Dict 2 i dict 3. Jak widzicie, 1, 2, 3 i jeszcze raz 3 i 4. Czyli uwaga, stworzyliśmy o nazwie kluczy dict 2, 1, 2 i 3. Oraz dict 3, 3, gdzie trójka się tutaj powtarza nam i czwórka po prostu dochodzi nam do dict 3. Argumenty, jak widzicie, są różne. Byśmy chcieli teraz jakieś operacje zadziałać, a więc najprostsze, co byśmy mogli mieć, wyświetlić wszystkie elementy. OK, więc wyświetlamy wszystkie elementy na zasadzie dict.funkcja items. No i otrzymamy informację zwrotną. Będziemy mieli wyprintowany ładny output dict items w liście. A zresztą zobaczmy, jak to będzie wyglądało w naszym terminalu. I mamy. Faktycznie mamy listę, która składa się z trzech kropek. OK? 1, 160, 2, 161, 3b. Dobrze. To jeżeli już mamy wszystkie elementy, byśmy chcieli wyodrębnić poszczególne
poszczególne nazwy wartości tylko. Aby zobaczyć tylko nazwy wartości, należy skorzystać z funkcji values. Spójrzmy, czy faktycznie otrzymamy values. Tak, jak widzimy, dict, dolna kreska values i ładnie w liście otrzymujemy 160, 161 i B. Tak, to są nasze wartości. A jeżeli już mamy wartości, to byśmy również chcieli uzyskać odpowiedź albo uzyskać informację, jakie są nazwy naszych kluczy. Do tego użyjemy funkcji keys. Zadziałamy na dict dwójce kropka. Funkcja keys. I jeżeli wystartujemy, zapiszemy, wystartujemy nasz interpreter, zobaczymy 1, 2 i 3 w liście. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wyświetlanie poszczególnych wszystkich wartości. Teraz byśmy chcieli użyć funkcji get. Funkcja get możemy konkretnie powiedzieć, jaką wartość chcemy. Z nazwie jakiego klucza. A więc byśmy chcieli dostać z dict 2 wartość klucza jedynki. OK. Zobaczymy, czy otrzymamy. Tak, otrzymaliśmy 160. Jest to prawidłowa wartość, która została przypisana do klucza 1. Dobrze. Zaraz po nazwie zmiennej możemy również wpisać w kwadratowych nawiasach nazwę klucza. Więc tutaj wykorzystamy... może Wam się to niestety mylić, bo to samo robiliśmy, jeżeli chcieliśmy slicing, jeżeli chcieliśmy działać na polu, czyli na naszej liście. Korzystaliśmy wówczas z indeksów. Tu nie możemy myśleć, że to są indeksy, tylko ta jedynka to jest nazwa klucza. OK? I zobaczymy. Otrzymujemy dokładnie tą samą wartość. Teraz zajmiemy się konwersją kluczy słownika do listy. Czyli mamy dict 2 i chcemy otrzymać wszystkie nazwy kluczy w liście. Czyli po prostu wyprintujemy sobie dict 2 i skastujemy je do listy. Proszę bardzo, otrzymujemy nasze klucze w formie listy. Dobrze. Teraz zajmiemy się kilkoma sztuczkami. Na początek zobaczmy, jak wyglądały dict 2 i dict 3. Dict 2, dict 3, 1, 2, 3 i 3, 4. Tak, to są nazwy dict 2 i dict 3 kluczy oraz wartości 160, 161 B, która jest wartością, a nie kluczem, oraz 3 i 4. Tak? Trójka, zauważmy, powtarza się. I trójka ma 160B. A tu trójka miała tylko samo B. Dlaczego podkreślam to? Bo chcemy porównać. Chcemy je zmerdżować. Chcemy je zupdate'ować. Zatem zobaczmy sobie, jeżeli wprowadzimy w słownik i nazwę naszej zmiennej poprzedzimy gwiazdką, po przecinku kolejny raz zastosujemy dla drugiego słownika, otrzymamy informację zwrotną o naszych wszystkich kluczach.
Tak. Następne, co byśmy chcieli zobaczyć, to tak jak wam mówiłem, update. Najlepiej, gdy odpalimy, ja wam to pokażę na dokładnym przykładzie. Dostajemy update naszej trójki. 160B. Zmieniło się z samego B na 160B, gdyż najpierw został otwarty słownik 2 i został on zaktualizowany słownikiem 3. A jak widzicie, nazwy kluczy zostały te same, identyczne, tylko trójka została nadpisana. Możemy również zobaczyć, czy klucz jest lub go nie ma w słowniku. I do tego będziemy używać keywordsów in oraz not in. Jeżeli jedynka jest w dig 2, dostaniemy komunikat 1 jest kluczem w dig 2. W każdym innym przypadku fałszywą wartość. OK. A następnie zobaczymy, czy B nie jest w dig 2. Czy B nie jest kluczem w dig 2. I zobaczmy. 1 jest kluczem w dig 2 oraz, tak jak się domyślaliście, B nie jest w dig 2. Metoda get może nam również pomóc zweryfikować, czy dana nazwa klucza w słowniku istnieje. Zastosujemy jakiś tam klucz, którego nie ma. No i informację, jeżeli go nie ma, to dostaniemy tą informację zwrotną. Zapiszemy, zobaczymy i faktycznie wszystko ładnie działa. Nie ma takiego klucza w słowniku. Byśmy chcieli dodawać elementy, to tak jak już dodamy, zauważyliście, robiliśmy to wcześniej. Dodawaliśmy co prawda elementy do pustego słownika. Tak. To teraz dodamy element. O, wcześniej używaliśmy tutaj kluczem był napis. My zastosujemy tutaj integer. I wartość będzie napis IWB. Jeżeli wyprintujemy, no to zostanie on od razu automatycznie zaktualizowany. Nasz kolejny element. Spójrzmy. Faktycznie wszystko się zgadza. Kolejny element znajduje się w naszym słowniku. Jeżeli byśmy chcieli usunąć element, to skorzystamy z funkcji pop. Pop trójka i będziemy mieli informację zwrotną, gdyż chcemy wyprintować, który element został usunięty. Otrzymujemy B, tak? Czyli pod kluczem 3 istniała wartość B. Została ona właśnie usunięta. Jeżeli zastosujemy pop item, to będzie pierwsza od tyłu usunięta, tak? Czyli na zasadzie last in, first out. Pryncyp LIFO. Możemy również usunąć na zasadzie słowa kluczowego del. Mówimy dict 2 oraz klucz key 1. Zostanie usunięte 160. Oraz jeżeli zostanie 160, to i poprzedzające go nazwa klucza. Chcemy zobaczyć, co będzie w naszym dict 2 się znajdowało teraz. I faktycznie otrzymujemy pusty słownik.
możemy również usunąć całą zawartość słownika po prostu jedną funkcją, używając w tym celu clear. W celu weryfikacji zmierzymy długość słownika oraz wyświetlimy jego zawartość. Więc print dict 3 i len dict 3. OK, dwie rzeczy chcemy wyprintować. I zobaczmy, co otrzymamy. Więc mamy w dict 3 trzy elementy i faktycznie dostajemy informację zwrotną. Len, długość jest 3. Wszystko świetnie się zgadza. A teraz zastosujemy funkcję clear na słownik 3. I ciekawe, jaki output będzie. Faktycznie otrzymujemy pusty słownik z informacją zwrotną. Mamy len 0, czyli długość naszego słownika jest 0, czyli pusty. Wszystko idzie świetnie. Dodatkowo możemy wykorzystać pętlę, możemy utworzyć słownik dynamicznie. Również dzisiaj Wam przytoczę kilka przykładów, pętli for oraz while. To będzie nasz następny temat. A na razie przyjrzyjmy się, jak stworzymy słownik dynamicznie. A więc mamy klucz 1, wartość 1, klucz 3, wartość 9, klucz 5, wartość 25, klucz 7, wartość 49, klucz 9, wartość 81. Jak widzimy, klucz, wartość jest do potęgi drugiej, tak? I jest to wszystko zapętlone dla liczb jakich? Nieparzystych, tak? 1, 3, 5, 7, 9. Powinniśmy pamiętać, jak działa funkcja range. Teraz ostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, jeżeli chodzi o nasze słowniki, wykorzystamy tutaj funkcję przełącznika. Przełącznik z angielskiego switch, instrukcja wyboru. Notacja wykorzystująca słowniki używana jest m.in. w funkcji wyboru, jaką jest switch. Sekwencja if, elif, elif, elif i tak dalej zastępujemy po prostu instrukcją switch. Stosowanie przełącznika jest przydatną, bardzo przydatną konstrukcją programistyczną, powiedziałbym nawet, która nie tylko zapewnia lepszą wydajność niż instrukcje if-else, ale także zapewnia łatwiejszy do zarządzania kod oraz do przeczytania kod. Zresztą spójrzcie sami. Mamy month switcher. Key 1, value January, 2 February, 3 March, April, May, June, July, August, September, October, November i grudzień, tak? Zamykamy month switchera. Zobaczmy, wyprintujmy sobie nasz czwarty element. Możemy tutaj powiedzieć czwarty element, bo chcemy odwołać się do naszego klucza, który jest czwórką. Zobaczymy, jaki output otrzymamy. Jest faktycznie April. Dziękuję bardzo. Teraz przejdźmy do następnego tematu, do pętli.